Cześć wszystkim, znowu Pan 7, aż ciąg Baldur's Gate 3. Mogok zapytał się, dlaczego nie skrzesimy parfiarza, który nam zginął. Skrzeszenie działa tylko na grywalne postacie, więc dlatego. Ale dobra, warto było jeszcze raz sprawdzić, bo sam nie pamiętałem, czy to zadziała, czy nie. Przy okazji się odpoczęliśmy. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Na przykład jakąś skrzynkę. Rzeczy. Hop. Dobra. With a flick of the wrist. A zobaczymy, co tutaj mamy. Amulet mgieł ponurego młota, chmura mgły. Nie, brzmi nudno. Dobra, zobaczmy jeszcze te kufry. Wszystkich skrzynek mi się nie chce patrzeć, mimo że możemy tu znaleźć jakieś zapasy czasami. A to, że nic nie ma. Dobra. W takim razie udajmy się do tego domu uzdrowień. I poszukajmy może tej lutni, tego żołnierza. Może coś takiego. Zobaczymy. A nie, miałem zrobić jedną rzecz, o której zapomniałem. Cyk. Gdzie jest kuźnia? Tutaj. Po ostatniej naszej walce stwierdziłem, że jednak nasz bard musi trochę lepiej się uzbroić. Dlatego rezygnujemy z tego bonusu, gdy zainspirujesz sojusznika. I tak dawno nie używaliśmy żadnej inspiracji. To sprzedamy. I kupimy przeszywanicę plus 2. Dobra. I'll be here if you need anything. Ja tymczasem ubiorę się. Raczej wygląda. Czy nie wygląda już tak bajecznie jak tamta bardowska. Ale KP15 robi swoje. Ponadto weźmy te buty. Tak, z tym mamy 16. Mieliśmy gdzieś chyba jakieś buty, które miały również nam zwiększyć klasę pancerza. Ciekawe, czy zestakuje się z tym. O, zestakuje się. Więc tak, krok przez mgłę to fajna opcja, której nigdy nie używam. AKP na pewno nam się przyda. Więc jesteśmy teraz na poziomie Willa, na trochę lepiej. Więc mam nadzieję, że trochę zwiększy przeżywalność barda w bitwach. Dobra, w takim razie nadal idziemy tutaj. Jest parę zwłok, które mieliśmy wcześniej ograbić, gdyby było z czego. Jakieś biedaki zostały pozabijane. Podniszczony klucz, okej, wezmę. Klucz do schowka, więzienny klucz. I Karon, a Szarak. Zastanawiam się, czy to... To na pewno są te osoby, które wyruszyły z gaju druidów. A nie jestem pewien... Nie pamiętam ich imion, co prawda, więc... Nie pamiętam, czy z nimi już gadaliśmy, czy to jakieś... No, name'y są. No cóż.
Dobra. To wygląda jak zasadzka. Może nikogo nie widać. To wygląda jak miejsce do kopania. Ale nic się nie pojawia. Dobra. Parujmy do środka. Najwierniejsza Corlys. Corlys. Nie wiem, co cię zabiło. Ale cóż. Dziennik najwierniejszy Corlys. Dzień czwarty. Z rozkazu Kererika Torma wyruszamy z misją zwiadowczą na ziemię dotknięte klętwą cienia. Cel zlokalizować gniazdo niewiernych. Dotarłam do obrzeża wsi. W ciemności słychać niepokojące dźwięki, muszę umknąć pogoni. Przygotowuję się do zniesienia świetlnej bariery przeciwko czyhającym potwornom i zabójczej ciemności. Niech Absolut nie prowadzi. Absolut poprowadził cię do zgonu. Czy jakby to ująć. Dobra. Tam jest chyba ten dom uzdrowiciela. Mówisz, że tam. Okej, myzel. Zręczny. Dobra. Okej, zauważyli nasze nieudolne próby przemykania się. Dobra. Ciekawe, czy możemy ich jakoś obejść. Możemy. Może. A czy tędy możemy przeskoczyć? Możemy. Dobra. Spróbujmy. Wygląda jak nie do przejścia. Dobra, czy teraz nas widzą? W większości tak. No to tak, robimy piórko spadanie. Robimy hopsa. I pewnie nas potem zaatakują. Albo i nie. Dobra. W takim razie... Dobra. Czy mamy okazję na jakąś ładną kulę ognia? Wygląda na to, że nie. Nie wiem, czy oni mają jakieś ataki dystansowe. Zakładam, że będą próbowali nas czymś rzucić, czy coś. Okej, masz jeszcze drugie nieziemskie uderzenie. Ktoś ma całkiem sporo chłopców. Dobra, czy chcemy zacząć ze standardowego błogosławieństwa? Still breathing, despite everything.
Dobra. Może zamiast błogosławieństwa będę używał tego śpiewu. Jest całkiem spoko. Dobra, twoje obrażenia z tego nie są za duże. Za ciemno mówisz. Serduszko podejść jeszcze bliżej. Skupimy się może najpierw na jednym. Dobra, dalej jeszcze raz. Ładnie. Dobra. Kto nie musi być z przodu, to niech się cofnie. No i dobra, zobaczymy, co nam wymyślą. Teleportują się, okej. Tego nie przewidziałem. Przynajmniej dostanowili ładny cel dla kuli ognia. Gail? Garota. Co to jest Garota? Tknięta istota jest duszona Garoto. Zostanie uciszona i odnosi 3 do 18 obrażeń w każdej turze, jeżeli zostanie poddziałała na siebie dla odległość większą. Stan się kończy. Okej. Czyli jeżeli cię odepchniemy... to powinno cię... Dobra, spróbuj tutaj podejść, żeby lepszy kąt złapać. 56% musi jeden trafić. Spróbujmy. Dobra. To jeżeli chodzi o Garotę, to znaczy, że możemy teraz zasadzić ładną kulę ognia. Możesz atak dodatkowy zrobić i go skrować, uciszyć. Dokładnie. Ja mogę spróbować ich odrzucić. Tak, tylko Gail musiałby się trochę odejść. Kiedy to się taki duży zasięg zrobił tego? Ciężko jest mi złapać miejsce, w którym Gail nie zostałby przez to złapany. Dobra, on pewnie może się wteleportować z powrotem, więc nie liczyłbym na to, że mamy go z głowy. Jak wasze rzuty na... Wasze rzuty na mądrość. Całkiem okej. Mimo wszystko spróbujemy was przestraszyć.
Dobra, ten się oparł. Zobaczmy serduszko, jak podejdziesz tutaj. A może chcę coś innego zrobić? A, ty masz odporność na obrażenia od dźwięku. Dobrze, że nie próbowałem użyć tej fali. Dobra, podejść tutaj. Gail, możesz tutaj skoczyć? Możesz. To dobrze? Mniejsza szansa, że tamten gość się na ciebie rzuci z tej strony. Dobra, to bo już nic więcej ciekawego nie zrobimy. Bo też nie. To bo możemy dać mu darmowe leczenie Gailowi. Zróbmy tak. Dobra. Teleportowani serduszko tam od siebie, okej. Moment, ty jesteś uciszony. Jak on mógł użyć tej garoty? Najwidoczniej to nie jest zaklęcie. Okej, i poza tym jeden z nich przestał się... Dobra. Chyba rzucenie grozy przerwało mi koncentrację, co? Może nie. Nie widzę, żebyśmy dalej mieli pieśń. A nie, mamy pieśń. Okej, dobra. Wy chyba macie dosyć dobrą KP? Nie, 14. Dlaczego mam tylko 55% szansy trafienia? A, nie użyłem związania broni paktu. Dlatego, okej. Dobra. Ty serduszko. Możesz przywołać sobie sobowtóra. Możesz go spróbować ogłuszyć. Dobra. Bij się tam z nim. Jak to ogarniemy tutaj sytuację, to ci pomożemy. Dobra, spróbujmy tutaj, co możemy zrobić. Masz więcej akcji, okej. Okay. Potrzebujemy trochę ognia. 72%. Okej, to chyba tego nie przeskoczymy. Dobra, wszystko w niego. Hmm.
Mogę rzucić przyspieszenie na Willa, ale to za późno. Dobra, na razie po prostu tak się będziemy bawić. Dobra. Okej, nie wiem dlaczego tamten godzin zginął. Wygląda na to, że zabrali mnie tutaj. Dobra, to jest jeden. To jest drugi. Dobra, trzymasz na niego linię ognia. Nie do końca. Teraz? Za ciemno. Dobra, spróbujmy mimo wszystko, że jest za ciemno. Bye bye. Dobra, czy możesz pomóc? Nie możesz. Już trochę bliżej podejść. Ładnie. Dobra, musimy tędy podejść za wysoko. Dobra, ty chyba nie masz nic więcej do robienia niż tylko po prostu obejść, iść naokoło. Dobra, to w takim razie użyj sprintu. Gdzie to był sprint tutaj? Ile możesz? Jest oszołomiony dalej. Po prostu się w niego nawalaj. Ładnie. Daleko cię zabierają. Gdyby nie to, że siostrzyczka, znaczy serduszka jest dosyć wytrzymała, to dosyć niebezpieczne by to było, że na tak daleko zabierają członków drużyny. Nawet nie musiał już ich atakować, ta sama Garota po prostu i duże obrażenia zadaje. Momencik, jak użyć teraz tego? Tak, bo nasze zaklęcia dają nam to... Żar. Potem nie wiedziałem, jak tego zużyć, ten żar. Trochę nie najlepiej to wyszło, dobra, ale... Masowe kojące słowo. I w sumie możemy... robić też krótki odpoczynek. Tak, tylko ty, Willu, sobie weźmiesz nową zbroję. Dobra. Czy te bestie miały coś przy sobie? Nic ciekawego. Traps, please.
Dobra, tu nic. Też nic. Na pewno dobrze, że je wcześniej wykryliśmy i zaatakowaliśmy z tej pozycji, by zaatakowały nas znienacka i zaczęły rozdzielać drużynę w różne kierunki, to na pewno nie byłoby miłe. Dobrze, że podczas walki na to nie weszliśmy. Zgniła cytryna. Uj. Czarny oleander. Skrzynia podróżna. Zamknięte. Pierścień zmierzchu. Twoja postać jest osłonięta. Otrzymuje premię plus 1 klasy pancerza. Nie wiem, co to znaczy, że jest osłonięta. Zazwyczaj bym uważał, że to znaczy, że jest, znajduje się za jakąś osłoną. Ale nie kojarzę w tej grze mechaniki osłon. To jest przejście w jakimś kierunku. Wygląda to, że domu zdrowie nie jest w tamtym kierunku. Dobra. No to sru. Jeszcze 80 punktów doświadczenia. Całkiem solidnie za po prostu zwiedzanie lokacji. Okej, wygląda na to, że wchodzimy teraz w przestrzeń cięższej mgły czy cięższego mroku, jakby to ująć. Może dzięki temu, że mamy to błogosławieństwo Feja, to nic nam to nie robi. Możliwe, że bez tego nie bylibyśmy w stanie tutaj wejść. Dobra. Kogoś to słyszymy. Co to jest? Oblicze chciwości. Okej. Oblicze posłuszeństwa, poziom 7. Wygląda jak coś, co na co... Gdzie póki co jeszcze się nie chcemy pchać. My dalej w kierunku tego domu. Uzdrowień. Korilla? Czy zwłoki korilli nie widzieliśmy wcześniej? See that symbol on the ground? This was a mason's guild. Corpses on display. Perhaps someone didn't appreciate the mason's stonework. Let this be a warning. Those who defy Shah's will shall suffer darkness without her blessing. The pride of the gate. What? Gruda. Co to niby jest? Prostu młot. Nic ciekawego. Wejdźmy przez główne drzwi, zobaczymy. Off.
Torba cień... Torebka cieniobulwy. Receptura na korową skórę. Eliksir korowej skóry, ble ble ble. Okej. Something over there. Dziwnie wyglądająca kość. A pile of crushed bones of varying shapes, sizes and creatures. Mhm. Here lies the Grand Mason, his bones and lies exposed. Cokolwiek to oznacza? Zejście do piwnicy? Zobaczymy zaraz. Frach, nadal nic ciekawego. Dobra. Zobaczmy, co to w piwnicy mamy. Winda. Naprawdę, chyba przeglądanie skrzynek w tej krainie cienia chyba mija się celem. Zniszczony zestaw dłut. Trzymaj to, Will. What's hiding here? That might be worth a look. Herald z dziurką od klucza. Klucz w kształcie wieży. Pamiętam, skąd go wzięliśmy. Notatka od murarza. Gratulacje za znalezienie tego miejsca, złodzieju. Twoja druga zakończy się tutaj. Myślałem się, że to oznacza, że będą pułapki. Ciekawe, nadal jest wszystko puste. Dokładnie. To znaczy, że pewnie eksploduje. Dobra. Co my tu mamy? Posąg gargulca. Próbujemy go rozbroić. Myślę, że jak jeden rozbroję, to powinno wystarczyć. Okej, to zadaje dużo wrażeń. Czy zniszczy tą skrzynię? Nie będę musiał jej otwierać. A nie. Will? Zejdzie z drogi. Próbuję je rozbroić. Większa wytrzymałość, czy to oznacza, że ile? 50 punktów obrażeń, dobra, czyli... Zniszczenie ich nie wchodzi w grę. Ups. Tyczna porażka.
Proszę, sensowne rzuty. Dobra. Romancik, ile ty masz wytrzymałości? Średnia wytrzymałość 22. Ale ty masz trafienia krytyczne przy atakowaniu obiektów. Nie, nie chcę te, żebyś rozbrajała, chcę, żebyś zaatakowała. Masz obrażenia 4 do 9. Dobra, więc na przykład krytyku nie przebijesz 22. Dobra, zostawmy tą skrzynię póki co. Wystarczająco dużo zestawów zmarnowałem. I tu mamy. Wygląda jak arena walki. Właśnie Gale. A nie, myślałem, że już awansowaliśmy na wyższy poziom, że mamy zaklęcia 4 stopnia, ale nie, pomyliłem się. Zwój kuli ognia, trzymaj. Schemat wież wschodzącego księżyca. Cienie. Dobra. Poziom 7. KP13. Dosyć dużo odporności na wiele rzeczy. Pewnie będziemy musieli go próbować świętymi obrażeniami jego atakować. A to ma aurę ohydnej nicości. Wszystkie źródła światła w pobliżu gasną. To ciekawe. Dobra, cienie natomiast mają wrażliwość na światłość. Mamy tą obszarówkę światłościową w okuju. Dobra, nie jest twoja tura jeszcze. A czy macie odporność na obrażenia od mocy? Nie. Dobra. Pewno sobie zaśpiewamy na dobry początek. Jakie wy macie KP? 13. Kurczę, znowu zapomniałem powiązać broni paktu. Dobra, po kolei je likwidujmy na razie. No i podejdź tutaj. Okej, dźwięk was nie boli. Jakkolwiek inne obrażenia też nie za bardzo. Dobra, ale mamy zaklętą broń. Czy to oznacza, że to liczy się jako obrażenia magiczne? Okej, mam wysceną siłę, jestem obciążony, okej. Dobra, i prawie na pewno jesteście umarłymi, tak? Tak, nie umarły. Dobra, zobaczmy, jak działa odpędzanie nieumarłych. Wszyscy, którzy cię widzą. 25%? Dobra, zobaczmy.
ładnie. On nie został zniszczony. Ale ewidentnie nie spodobało mu się to, co dostał. Musi odejść od istoty, która ją odpędziła. Nie może wykonać akcji bonusowych lub reakcji innych niż sprint lub ucieczka przed efektem unieruchamiającym. Dobra. Gdybyś tutaj mogła wskoczyć, to by się przydało. A póki co nawalajmy w niego z obrażeń od mocy, bo to raczej nie ma na to odporności. Okej, to skasowało odpędzenie z jakiegoś powodu. Dobra. Zobaczymy, czy będzie mógł do nas podejść jakoś teleportując się, czy będzie szedł naokoło. Póki co na razie próbował się iść naokoło. Mam jeszcze jedno odpędzanie w razie co. Mam nadzieję, że więcej do nas podejdzie. Się na nim. Mam nadzieję, że tego uda się odpędzić ponownie. Zużywajmy uderzenia. Ładnie. Ładnie. Nie, musimy być w pobliżu ich, żeby dostali bonus ze śpiewu. Dobra. Dobra, to jeszcze raz ich odpędźmy. Tylko moment. Strzelmy do niego najpierw. Co? Dobijmy go, jeżeli możemy. Ładnie. Tymi się już mniej przejmują. Dobra. Usuń się. Dobra, no to... Bez dalszych zabaw... Sru? Still on my feet. Niedobrze, Gail, niedobrze. Dobra. Jeszcze parę ataków na nas zużyć, ale nie widzę nimi większego problemu. Chodzi, że nie najlepiej im to wychodzi. Podejdziemy ile możemy, żebyś nadal był w zasięgu pieśni. Teraz... okej, okay, w rozmyciu cienia. Ja tego nie zauważyłem. Na to, że go nie widzimy. No to dobra. Tak,
ma. Jeszcze tamten jeden pan został. Czy ty możesz go... Też go nie widzisz. Dobra. Czekajmy, aż podejdzie. Dobra, easy. Dobra, zanim zapomnę, zrób sobie związanie z broni paktu. A woman walking along a beach, holding hands with her husband to be. A happy, faded memory comes to you. Calloused hands work a hammer and chisel around a massive slab of rock. Months from now, a face will take shape. Have to keep going. Wygląda to, że nic więcej z nimi nie możemy zrobić. Dobra, co z tym? Starannie narysowany plan wierzch wschodzącego księżyca. Twoją uwagę przyciąga nakreślony czerwonym atramentem okrąg. Wygląda, jakby w lochach wieży coś ukryto. Someone's marked a spot at the base of Moonrise Towers. Worth a look. Okej. Tutaj mamy. Więcej pułapek. Jakaś dźwignia. Zobaczmy. Po prostu zamyka z powrotem. Zwój kołatki. Krok przez mgłę. Przybranie siebie. Ciemności. Ciemności to my tu nie potrzebujemy jeszcze więcej. Stworzenie wydzielności, szybkości, wspaniałego skoku, widzenie w ciemności. To sobie weźmiemy. Tego nie. No dobra. Parę przydatnych rzeczy. Kałamasz. Gacie. Więcej gaci. Może parę z nich weźmiemy. Wyglądają ciekawie. Tak, dla ciekawości. Tajemne Stowarzyszenie Wybrzeże Mieczy. Prawda obnażona. Harfiarze. To chyba czytaliśmy kiedyś. Druidzi Cienia, Mroczni Sędziowie. Już samo zapisanie tej nazwy na papierze wywołujemy we mnie dreszcze. Powiem o nich tyle. Oddaję cześć Szar. Okej. Dobra, zobaczmy jeszcze drugą. Momencik, skoro już tu jesteśmy, list murarza. Halfredzie, zapewne jesteś zaskoczony czytając list ode mnie, choć na pewno nie bardziej niż ja, że go napisałem. Ostrzegałeś mnie przed złymi zamiarami Torma, a mimo to użyczyłem mu swojego młota i kielni, żeby zbudować tę przeklętą wieżę. Ostrzegałeś mnie przed nadchodzącą wojną, a mimo to zbudowałem więzienie, do którego wtrącił swoich przeciwników. Ostrzegałeś mnie wielokrotnie, nie słuchałem. Niczego
Bardziej dziś nie żałuję i muszę odpokutować. Wiem o konstrukcji, wiesz więcej niż ktokolwiek. Mam też do dyspozycji nieograniczone zasoby i narzędzia. Zgromadź swoich sojuszników w Obrzeży Ostatnie Światło. Wspólnie opracujemy plan przedostania się do wież. Keterik szykuje się na wojnę. Spodziewa się halabart i kosturów w świetle dnia. Nasz sztylet zaskoczy jego żywot. Zakończy jego żywot, zanim jeszcze zdąży dobyć miecza. Nie oczekuję, że mi wybaczysz, jednak mam nadzieję, że chociaż spróbujesz. Twój Barad Morfred. Momencik. Jeden z tych skamielin mówiła o młocie coś, tak? Calloused hands work a hammer and chisel around a massive slab of rock. Months from now, a face will take shape. Gdzieś tutaj zabiliśmy chyba ten większy cień. Jest możliwe, że... Myślę, że jeden z tych cieni był ten kamieniarzem. Możliwe. Żniwa pamięci. Radarkę i... bla. Korsarze luz kano. Luskan. Coś mi mówi ta nazwa. W którejś grze było to wspomniane już, ale nie pamiętam w której. Coś ciekawego. Dwój lotu. Rondy hitowanone. Ulcelon. To jeszcze mamy ciekawe. Dziennik kamieniarza. Jak szybko niektórzy się zmieniają. Tormowie zawsze byli prawowiernymi selunitami, a przynajmniej tak mi się wydawało. Być może Katerik zwrócił się tylko dla melodii, a wraz... Nawrócił się tylko dla melodii, a wraz z jej śmiercią, a potem śmiercią ich córki, jego wiara także umarła. Ale żeby zwrócić się do szar, aż trudno to uwierzyć. Sędziów Katerika jest coraz więcej i są coraz bardziej zdeterminowani, by wytrzebić wszelkie ślady Selun w Redwyn. Ciekawe, czy wiedzą, po co w ogóle zbudowano to miasteczko. Nie można wyrwać fundamentów spod budynku i oczekiwać, że dalej będzie stał. Brat i ja... Pozostaliśmy ostatnimi bastionami naszej srebrnej pani w Redwyn. Kilkoro zaufanych osób przychodzi w tajemnicy na nabożeństwa księżycowe w nocy. Na nabożeństwa księżycowe w nocy. Wszyscy pozostali nawrócili się posłusznie na nową wiarę. Czy wierzą szczerze, tego nie wiem. Niemożliwe, prawda? Mam dosyć patrzenia bezczynnie, jak sędziowie zgarniają naszą małą ojczyznę. Co się z nami stanie, jeśli im na to pozwolimy? Spotkałem człowieka, który nie był człowiekiem. Dotknął go diabeł, ale spotkało go coś jeszcze gorszego, ale zaoferował mi coś, czego nie mogłem odmówić. Pomoc. Nadszedł już czas. Twierdza sędziów w świątyni zostanie zmieciona z powierzchni ziemi. Oni wraz z nią wszyscy... Wszyscy nie pytają się, w jaki sposób. Chcę tylko, żeby stąd zniknęli. Niech harfiarze zajmą się Katerikiem. Załatwią go raz, dwa. Okej. Czy twierdza miał na myśli to, co było w podmroku? Jeżeli tak, to rzeczywiście przyszedł jakiś diabeł i tam ich sprzątnął. Więc jeżeli kamieniarz zawarł pakt z diabłem, to rzeczywiście... On się spełnił. Dobra. Trochę męczące jest to żonglowanie rękawicami, ale... 21. Spróbujmy, chociaż szansy mamy nie za duże. Okej. Nie było aż takie przerażające. Hełm magicznej błyskotliwości. Bitewna błyskotliwość. Za każdym razem, gdy zadasz obrażenia bronią, zyskujesz magiczną błyskotliwość na dwie tury.
Stan. Dotknięta istota otrzymuje prawie plus jeden testów ataku czarami oraz stopnia trudności swoich czarów w każdej pozostałej turze. Ciekawe, czy to dotyczy również nieziemskiego uderzenia. Możemy spróbować. Zobaczymy. To by oznaczało, że raz zaatakujemy mieczami, a potem możesz użyć imię ziemskiego uderzenia z bonusem do ataku. Dobra, to by było chyba tyle. Co prawda była tam jakaś skrzynia zapułapczona, ale nie byłem w stanie jej otworzyć, więc ją pominiemy. Dobra, to na razie tyle. W następnym odcinku wracamy z powrotem do wioski i idziemy w kierunku tego domu zdrowiciela, gdziekolwiek by on nie był. Co dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!